Filip daje mi dużo, dał mi dużo spokoju. Dał mi jakieś takie bardzo nowe dla mnie doświadczenie aktorskie też. Takie poczucie, że nie jestem zmuszony przez nikogo, albo że nikt nie może mnie zmusić do zachowań, których nie chcę. Dał mi prawo do nierozumienia ludzkich zachowań. I dał mi prawo do budowania swojego świata, ale też działań i wszystkiego z takim głębokim poczuciem pewności, bo jest to zbudowane na fundamencie poczucia słuszności i prawdy. Więc dużo takich elementów, które jako aktora też zbudowały mnie poprzez pracę. Mój bohater jest zaskakiwany tutaj bardzo dużo w tej drugiej części. Jest to opowieść, myślę, że bardzo z perspektywy Filipa, bardzo psychologiczna, bardzo taka osobista, mówiąca o jego zmaganiach w budowaniu relacji z innymi ludźmi. I to jest taki dla mnie był najistotniejszy element w pracy nad tym drugim sezonem. Czyli jego zmagania i jego chęć zmagania, chęć zmiany, chęć zrozumienia, chęć poradzenia sobie z czymś, co stanowi dla niego jakiś kłopot. I to też mi dawało energię do tego, że jest to coś istotnego do podzielenia się z widzkami i z widzami. Czyli takim, że w jak trudnej sytuacji nie jesteś, to zawsze masz szansę pracować nad tym, żeby było lepiej. Nie jest mi to obce, granie rzeczy prawdziwych, albo przynajmniej zbliżanie się. Ono uczy też tego, że nigdy nie jest, ja nie odtwarzam rzeczywistości, nie dam rady odtworzyć rzeczywistości jeden do jednego. Nie to jest moim zadaniem również. Ja próbuję wysłyszeć czy zobaczyć w rzeczywistości jakiś rodzaj esencji, którą chcę się podzielić, albo która ma sprowokować pytania. Jest to twór artystyczny, który korzysta tylko, czerpie z tego, z rzeczywistości. A jeżeli coś jest prawdziwe, to jest powód do tego, żeby się tym zająć. Znaczy sam fakt, że coś zaistniało, jest już elementem, znaczy, że jest dotkliwe dla wielu osób i może być istotne zastanowienie się nad tym i pomoc w tym zastanowieniu.